W naszym studio gość Adam Bielan, wicemarszałek Senatu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rozmowa dnia. Kto przygotowuje propozycje nowych regulacji dla dziennikarzy? Obiecał marszałek Karczewski, marszałek Senatu, że do 6 stycznia poznamy jakieś nowe propozycje. Coś dzieje się w tej sprawie? Z tego co wiem, nie byłem na spotkaniu pana marszałka z dziennikarzami, ale chyba powstał jakiś zespół roboczy składający się z dziennikarzy i jak sądzę, zaraz po świętach Bożego Narodzenia ten zespół się spotkał po to z panem marszałkiem i z być może szefem kancelarii Senatu, żeby wypracować jakieś rozwiązania. A panu dziennikarze przeszkadzali w Sejmie, w Senacie? Panie doktorze, ja przez 10 lat byłem rzecznikiem prasowym Prawa i Sprawiedliwości i nie tylko dziennikarze nie przeszkadzali, ale byli niezbędnym elementem mojej pracy. Ale mam takie wrażenie, że niezależnie od tego, jakie propozycje zostaną przedstawione, no to zmiana ustaleń, czy nowe ustalenia na temat tego, jak dziennikarze mają w Sejmie pracować, nie zmieni chyba tego, co dzieje się na sali Sejmu. Tam cały czas trwa okupacja mównicy przez polityków Nowoczesnej i Platformy. No i ma trwać co najmniej do 11 stycznia. No to jest smutne. Mogę tu zacytować arcybiskupa Hozera, który w polskim Radiu 24 powiedział, że nawet w czasach stalinowskich święta jednak były szanowane. Bardzo smutne, że dorobiliśmy się w Polsce, doczekaliśmy się w Polsce polityków, którzy świąt Bożego Narodzenia nie szanują i w te święta właśnie starały się, bo patrzę tutaj na okładkę tygodnika do rzeczy, wywołać wojnę domową w Polsce. A co się stanie 11 stycznia? Wrócą posłowie na posiedzenie? No naprawdę nie wiem. Gdybyśmy mieli Sejm w miarę normalny, albo Sejm nawet z takimi ugrupowaniami jak Samoobrona Andrzeja Lepera, to sytuacja mogła być jakoś tam przewidywana i byłaby przewidywalna. Natomiast po tym, co zobaczyliśmy 19 grudnia, kiedy posłowie po raz pierwszy nie tylko okupowali mównicę sejmową, co należy do jakichś tam działań obstrukcyjnych. Prawo i Sprawiedliwość tego nigdy nie robiło przez 8 lat bycia w opozycji, chociaż wielokrotnie miało znacznie więcej powodów do tego niż Platforma i Nowoczesna tydzień temu. No ale jednak można to sobie wyobrazić. No ale po raz pierwszy zaczęto okupować fotel marszałka Sejmu, nie dopuszczając go do prowadzenia obrad. Tego nawet Samoobrona nie robiła, więc w przypadku tych polityków, szczególnie tych, którzy no, w taki sposób nienaturalnie podnieceni biegali później po nocy po Sejmie z telefonami komórkowymi, nagrywając wszystko, wpadając do gabinetu marszałka Sejmu kilka razy, no, to w przypadku tych polityków trudno przewidzieć cokolwiek. A rozpatrywany jest rzeczywiście na serio taki scenariusz przeniesienia na dłużej głosowań do sali kolumnowej Sejmu, jeżeli w dalszym ciągu będą posłowie Nowoczesnej Platformy na sali plenarnej? Marszałek Sejmu i jego doradcy, jego prawnicy muszą rozpatrywać wszystkie scenariusze. Na pewno musimy, nie możemy ulegać tego rodzaju groźbom, że mniejszość w Sejmie, opozycja w Sejmie, która siłą rzeczy stanowi mniejszość, siłą uniemożliwi prowadzenie obrad i procedowanie nad ustawami. To są bardzo często bardzo ważne ustawy. 19 grudnia na przykład miał być głosowany i był głosowany budżet. Bez przegłosowania budżetu nie można na przykład wypłacać zasiłku 500+. I myślę, że w Platformie między innymi o to chodziło, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwość przy tym swoim sztandarowym programie nie potrafiło być skuteczne, więc my nie możemy dopuścić do tego rodzaju sytuacji, żeby w polskim parlamencie oglądać sceny, które widzieliśmy w parlamentach innych krajów, gdzie demokracja jest na dużo niższym poziomie, gdzie politycy zaczynają się między sobą okładać pięściami. Przykre to wszystko, że to się odbywa przed i po świętach Bożego Narodzenia. No, ale podkreśla pan, że siłą opozycja okupuje, ale to jak może być usunięte teraz z sali mowej? Też chyba siłą, czy nie? Znaczy, myślę, że jeżeli obrady nie będą mogły być kontrolowane w sali plenarnej, to być może te obrady zostaną przeniesione. Ja przez 10 lat byłem w Parlamencie Europejskim i tam straż, odpowiednik naszej Straży Marszałkowskiej wygląda dużo bardziej elegancko. Naszym strażnikom nic nie ujmując, tam panowie chodzą we frakach. Natomiast jeżeli jakikolwiek poseł do Parlamentu Europejskiego przekroczy regulamin, jest bardzo brutalnie wyprowadzany z sali, wykręca mu się ręce i go po prostu się wynosi. U nas takich zwyczajów nie ma, więc jak sądzę, nie dojdzie do usuwania siłą posłów.
to byłoby bardzo źle odebrane przez media i przez część przynajmniej Polaków. Więc jak sądzę, dojdzie do przeniesienia obrad w inne miejsce, co miało miejsce w przeszłości. W 2010 roku Sejm już obradował w sali kolumnowej, wtedy kiedy nie można było prowadzić obrad w sali plenarnej. Niedawno odbywało się Zgromadzenie Narodowe Wyjazdowe w Poznaniu z okazji rocznicy, 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jarosław Kaczyński mówi, że to była próba puczu. Nie za ostre słowa. Zgadza się pan z Jarosławem Kaczyńskim? No, to nie są moim zdaniem za ostre słowa, dlatego że ta operacja była przygotowana już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy była wyznaczona akurat ta data, ale jestem przekonany, że część polityków tak zwanej frakcji rewolucyjnej w Platformie Obywatelskiej to są ci młodzi posłowie, którzy podważają przywództwo Grzegorza Schetyny i chcą zaostrzenia sytuacji w Polsce po to, żeby pokazać, że on nie jest sprawnym przywódcą. Chcą, jak sądzę, jego wymiany na najbliższym kongresie Platformy, więc członkowie tej frakcji rewolucyjnej już od dłuższego czasu zapowiadali, że zaostrzą sytuację w Sejmie i czekali na jakiś pretekst. Natomiast wszystko to, co się działo pod Sejmem, to była bardzo sprawnie przygotowana akcja. Zgłoszenie demonstracji wiele dni wcześniej, scena z nagłośnieniem, posiłki itd., itd., więc... No ale scena z nagłośnieniem to akurat w arsenale KOD-u, myślę, jest na bieżąco. Sporo było takich marszów, sporo było wieców, tak, protestów. Tak, ale tutaj doszło jeszcze jednocześnie do przyjęcia KOD-u, jak sądzę, w ostatnim czasie przez takie środowiska anarchistyczne. Ten człowiek, który udawał przejechanego przez samochód, czy potorbowanego. To są środowiska powiązane ze skrajnie lewackimi organizacjami, takimi jak Antifa. KOD zmierza od dłuższego czasu w bardzo złą stronę. Widzieliśmy również pod Sejmem demonstrację partii Zmiana. To jest partia wprost prorosyjska, związana z Rosją, opłacana przez Kreml, jak sądzę. Jej szef trafił do aresztu za powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi, więc no to są takie historie, które naprawdę mogą przestraszyć każdego człowieka, kto orientuje się minimalnie choćby w geopolityce i zdaje sobie sprawę z tego, co rosyjskie służby specjalne potrafią zrobić w krajach o znacznie bardziej stabilnej demokracji, choćby w Stanach Zjednoczonych, gdy próbował wpłynąć na wynik wyborów prezydenckich, we Francji, gdzie finansują szereg partii politycznych, w Bułgarii itd., itd. Uważa pan, że Grzegorz Schetyna jest w tej chwili zakładnikiem tego, czego chcą ci młodzi, ostrzej nastawieni politycy Platformy Obywatelskiej? Uważam, że te ostatnie wydarzenia, te sceny bardzo mocno zaszkodziły Platformie Obywatelskiej. Myślę, że Polacy przez długi czas, Polacy, którzy zastanawiali się, czy głosować na Platformę, przez długi czas będą pamiętać to, co wyczyniali politycy Platformy. Nie wierzę, że wszyscy wyborcy Platformy chcą, żeby ich politycy w Sejmie, ich reprezentacji w Sejmie zachowali się gorzej w tym Sejmie niż posłowie Samoobrony ponad 10 lat temu. I sądzę, że Grzegorz Schetyna jest na tyle inteligentnym i doświadczonym politykiem, że wie, że to szkodzi jego partii. Natomiast brnie w to dalej. Moim zdaniem stracił sterowność nad swoją partią. A to podgrzewanie nastrojów w Polsce, które jest na rękę Moskwie, myśli pan, że w to wpisują się także słowa ostatnie Władimira Putina na temat katastrofy smoleńskiej, tego jak to ktoś wszedł do kokpitu i nakazał pilotom lądować, tak mówił Władimir Putin? Myślę, że no to jest klasyka arsenału środków rosyjskich, wcześniej sowieckich, jeśli chodzi o taką wojnę informacyjną, wojnę psychologiczną. I z całą pewnością Rosjanie będą starali się za pomocą różnych metod rozchwiać sytuację w naszym kraju. Przykre, że były minister spraw zagranicznych, obecny szef Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, Grzegorz Schetyna, który to musi rozumieć, no, daje się wpisywać w tego rodzaju działania. To skoro już na koniec przy polityce zagranicznej jesteśmy, potwierdziły się informacje o tym, że Rex Tillerson będzie sekretarzem stanu w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Jest oficjalna nominacja. Jaka to jest wiadomość dla Polski? No, nie znamy oczywiście pana Tillersona, dlatego że on nie był politykiem, nie był dyplomatą, nie zawodowym dyplomatą, był szefem koncernu naftowego, którego interesy w Polsce były minimalne.
więc nie miał żadnego kontaktu z naszym krajem. Będziemy czekać w tej chwili z uwagą na jego przesłuchanie w Senacie, które jest zaplanowane na styczeń. Zobaczymy, czy przejdzie głosowanie, bo kilku senatorów republikańskich, między innymi John McCain czy Marco Rubio, wyrazili sceptycyzm wobec jego biznesowych związków z Rosją. Natomiast pamiętajmy, że już od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych jest taka praktyka, że coraz więcej decyzji dotyczących polityki zagranicznej podejmuje się w Białym Domu, a nie w amerykańskim odpowiedniku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli w Sekretariacie Stanu. Więc to Donald Trump będzie podejmował decyzję, a jego ostatnie wypowiedzi sprzed tygodnia o tym, że Stany Zjednoczone muszą wzmocnić swój potencjał nuklearny, były takim przytyczkiem w nos rosyjskiego przywódcy, więc mieliśmy niedawno bardzo dobre spotkanie, bardzo długą rozmowę Jarosława Kaczyńskiego z Rudolfem Giulianim, bardzo bliskim współpracownikiem Donalda Trumpa. Miałem okazję przysłuchiwać się tej rozmowie i wyszedłem z tej rozmowy nastawiony dość optymistycznie. Mówił Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Jest 7:27.